11 marca to szczególny dzień dla lokalnych liderów, jakimi są sołtysi, bowiem tego dnia obchodzimy ich święto. Dzień Sołtysa to okazja na to, aby podziękować im za ciężką i bardzo potrzebną pracę, jaką wykonują dla swoich społeczności. Właśnie taki był cel poniedziałkowego spotkania sołtysów z władzami gminy w sali tysiąclecia. Sołectwa, których jest 19, to tak naprawdę organy pomocnicze, które pozwalają na po pierwsze szybki przepływ informacji dotyczący różnego rodzaju awarii czy usterek, które się zdarzają na terenach wiejskich, ale także łatwiej pozwalają na przekazywanie, na łatwiejsze przekazywanie informacji na tereny wiejskie dotyczące różnych spraw organizacyjnych gminy krasnodrzańskie. Pamiętajmy, że w sołectwach też odbywają się wybory, czy to wybory do parlamentu, czy do Parlamentu Europejskiego, czy wybory samorządowe. Bez sołtysów tego typu przedsięwzięć nie udałoby się zorganizować, a oprócz tego sołtysi też są animatorami życia tego społecznego na terenach wiejskich. Dzisiaj w gminie mamy do dyspozycji fundusz sołecki, czyli takie pieniądze, które są dla danego sołectwa w zależności od liczebności przekazywane. I gdyby nie sołtys, który zarządza zebrania wiejskie i na których jest dokonywany podział tych środków, pewnie byłoby dużo trudniej zarządzać gminą, gdyby nie udział państwa sołtysów. Być sołtysem to wcale niełatwa sprawa. Wiejski elektorat jest wymagający, więc trzeba włożyć dużo pracy w to, aby należycie reprezentować swoją małą ojczyznę. To jednak procentuje w postaci poczucia dobrze spełnionego obowiązku. I chciałabym wygrać po prostu te wybory, chciałabym jeszcze wiele rzeczy zrobić dla swoich mieszkańców, chociaż też z jednej strony jest bardzo ciężko pracować jako sołtys, ponieważ jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, bardzo taka szczera, bardzo taka przede wszystkim oddana. Przede wszystkim trzeba oddać całe serce dla swoich mieszkańców i wtedy jest wiele, dużo też efektów całej pracy, całego przedsięwzięcia. Rola sołtysa w polskiej wsi jest niezwykle cenna, dlatego też należy podchodzić do niej poważnie i dawać z siebie jak najwięcej, aby swoje otoczenie zmieniać na lepsze. A najlepszą nagrodą dla sołtysa jest to, kiedy jego praca zostaje doceniona przez sąsiadów. Sprawia mi przyjemność właśnie to, że mogę coś ludziom pomóc, że mogę coś im załatwić, że działamy razem wspólnie z Radą Sołecką i wielu, wielu innymi jeszcze osobami chętnymi i którzy pomagają na wsi, że możemy tą wieś upiększyć, że możemy tam zainwestować. Mamy fundusz sołecki i to wszystko przeznaczamy na cele wioski. No i cieszy mnie to, że mieszkańcy się cieszą, że nasza wieś coraz to ładniej wygląda, że coś się dzieje, że są zadowoleni dzieci, młodzież, starsi. Budujemy teraz świetlicę, jest już w tym roku będzie oddana do użytku. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni, każdy tam sobie znajdzie miejsce. Sołtysi wybierani są w demokratycznych wyborach i to od woli mieszkańców zależy, kto będzie pełnił te funkcje w nadchodzącej kadencji. Niektórzy są wręcz urodzeni do sprawowania urzędu sołtysa. Dla przykładu pan Kazimierz Kasowski doświadczenia w tej dziedzinie nabierał już tak naprawdę od dziecka. Praca to jest taka niby ciężka, niby lekka, dla kogo się tak wydaje. Nie? No, jak ktoś to lubi, nie? To jest dla niego tak naprawdę przyjemność. No. A ja tak ze swojego ramienia lubię, mam już doświadczenie. Mój tata był sołtysem bardzo długo, bo prawie 32 lata. Także mam, można powiedzieć, po nim to objąłem. Nie automatycznie po nim, co nie była przerwa, była troszkę przerwa, co nie, bo był prędzej jeden sołtys, później drugi, a później po tym drugim sołtysie ja zostałem. Wybory sołtysów i członków rad sołeckich już za rogiem. Wraz z początkiem kwietnia jako pierwsi głosować będą mieszkańcy Bielowa. Wybory odbywać się będą w kolejnych miejscowościach z dnia na dzień aż do 16 kwietnia, kiedy to do urn udadzą się wyborcy ze Strumienna i Szklarki Radnickiej.